pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witamy Was serdecznie w drugim odcinku Męskim Okiem. Radka i Dendy zapraszają. Kto nie widział pierwszej części, klikajcie tutaj gdzieś, podlinkuję Wam ją. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, które zostały zadane w poprzednim filmie. Każdy tyle, na ile wie. Czyli ja 3, Dendy 7, odcinek drugi. Zaczynamy. Zapraszamy. Czym jest butonierka? Butonierka to jest rozcięcie na klapie marynarki. To nie jest ta kieszonka, bo to jest często mylone, tylko jest to właśnie ta dziurka na klapie, rozcięcie na klapie, w klapie. I jest to pozostałość, to już mi powiedział Dawid, pozostałość po guziku, po właściwie dziurce na guzik, dlatego że marynarka wzięła się oczywiście z wojska. No i kiedyś w XIX wieku i wcześniej żołnierze swoje mundury po samą górę, po szyję zapinali i właśnie od tego guzika pod szyją wzięło się to rozcięcie. Kiedyś to, jak kojarzę z retrofilmów, mężczyźni nosili kwiaty w butonierce. Tak mi się przynajmniej to kojarzy. A teraz nosi się tam różne przypinki, wpinki, no ale już nie są to żywe kwiaty. W każdym razie jeszcze raz zapamiętujemy, że butonierka to jest rozcięcie w klapie. Skąd się wzięły łaty na łokciach? Mężczyźni nadal mają tendencję do przywiązywania się do swoich ubrań, a taka sytuacja miała swoje główne miejsce w erze przedkonfekcyjnej, kiedy wszystkie rzeczy szyło się u krawca. Automatycznie inwestowało się w nie trochę więcej pieniędzy, no i chciało się nimi cieszyć długo. Praca biurowa w kontekście garniturów marynarek była najbardziej destrukcyjna, jeśli chodzi o rękawy tych marynarek, ponieważ wycieranie ich o blaty biurek sprawiało, że przecierały się w tym miejscu. I żeby nie rozstawać się ze swoimi ulubionymi marynarkami czy garniturami, dżentelmeni w tamtych czasach zlecali naszywanie w miejscu przetarć specjalnych łat, najczęściej kontrastowych, które pozwalały nadal cieszyć się swoim ubraniem. Później stały się one ciekawym detalem charakterystycznym dla stylu country, nieformalnego stylu brytyjskiego, i przeniosły się także na inne elementy garderoby, efektem czego dzisiaj łaty występują także na swetrach, na marynarkach, na koszulach albo na longsleeve'ach czy koszulkach polo. Czy spodnie z mankietem są bardziej czy mniej eleganckie? W męskiej elegancji obowiązuje zasada, że im prostsza forma danej rzeczy, tym wyższa formalność, czyli tak odpowiedniość w stosunku do bardzo eleganckich okazji. I tak jak mówiliśmy sobie w pierwszym odcinku o spodniach, czy spodnie z mankietem są bardziej czy mniej eleganckie, w świetle tej zasady spodnie z mankietem będą mniej eleganckie od spodni o prostej nogawce. Ciekawa jest geneza tego, jak mankiety w ogóle powstały, ponieważ wcześniej, kiedyś w poprzednich dekadach spodnie szyto nieco szersze i automatycznie też dłuższe. I ten nadmiar materiału bardzo często zawijał się panom pod obcasy, efektem czego podwijali go, żeby nie wybrudzić sobie spodni. W pewnym momencie spodobało im się to do tego stopnia, że już kolejne pary szytych przez krawców spodni zlecali z takim fabrycznym nadmiarem materiału w postaci mankietu. Po co mężczyźnie fiszbiny? Fiszbiny, zwane również stalkami, służą do usztywnienia kołnierzyka koszuli. Każda wysokiej jakości koszula posiada specjalne kieszonki, w które to właśnie te usztywniacze wkładamy, aby kołnierzyk prezentował się elegancko. Takie fiszbiny należy przed wrzuceniem koszuli do pralki wyjąć, ponieważ mogą się wtedy zniszczyć. Najczęściej wykonuje się je z plastiku bądź z metalu, a osoby o bardziej zasobnym portfelu mogą pozwolić sobie na fiszbiny wykonane z metalów szlachetnych. Czy wiecie, jaka jest różnica między derbami a oksfordami? Oksfordy od derb różnią się formą przyszwy. Przyszwa to jest ten element buta, który znajduje się na zewnątrz, który jest przyszyty do albo wszyty właśnie w cholewkę. I teraz przy oksfordach przyszwa to jest też ten element buta, gdzie jest związanie. O, przy oksfordach przyszwa wszyta jest w cholewkę, jest elementem takim całym wszytym do buta i ta przyszwa jest zamknięta, a przy derbach przyszwa naszyta jest na zewnątrz i jest tak zwana otwarta. I teraz jak widzicie te buty, to możecie sobie dobrze zobaczyć, że jedne są zamknięte i to widać, a drugie są otwarte i właśnie ta przyszwa robi różnicę. Oksfordy mają przyszwę zamkniętą, derby mają ją otwartą. Four in Hand, Regimental Tie, czy mówią Wam coś te nazwy?
Four-in-hand, zwany węzłem prostym, jest to podstawowy sposób wiązania krawata. Uzyskuje się go poprzez stworzenie jednej pętli wokół węższej końcówki krawata i przeciągnięcia szerszej końcówki krawata przez powstałą pętlę. Psychologowie ubioru mówią, że taki węzeł, który cechuje się dynamiką węzła i asymetrycznością, konotuje bardzo pozytywne właśnie takie energetyczne cechy unoszącego. Jeżeli chcielibyście nauczyć się wiązać ten węzeł, to na moim kanale znajdziecie filmik, w którym oprócz węzła prostego znajdziecie jeszcze jego drugą wersję, tak zwany double four-in hand. Regimental tie, zwany po polsku krawatem pułkowym, pierwotnie służył członkom wyspiarskich wojsk do manifestowania swojej przynależności do konkretnej jednostki wojskowej. Z czasem ten pomysł krawatów w regularnie rozstawione skośne pasy zawędrował za ocean, gdzie został zaadaptowany na gruncie mody codziennej. I w takiej formie jest on stosowany do dziś. Warto pamiętać, że te krawaty nadal świadczą o przynależności do jednostki wojskowych na wyspach, więc jeżeli wybieramy się do Wielkiej Brytanii, to lepiej zrezygnować z takiego krawata, by nie zostać posądzonym o zafałszowanie swojego statusu. Z jakich elementów składa się klasyczny zestaw klubowy i nie mówimy tutaj o wyjściu na dyskotekę? Klasyczny zestaw klubowy składa się z 6 elementów. Pierwszym jest granatowa, nieformalna marynarka, pierwotnie w formie blazera, czyli modelu wykonanego z wełny, z nakładanymi kieszeniami i metalowymi pozłacanymi guzikami. Drugim elementem są klasyczne szare spodnie z wełnianej flaneli. Trzecim biała koszula z formalnym mankietem francuskim, to jest na spinki podwójnym. Trzecim jest wspominany już wcześniej krawat pułkowy. Czwartym jest biała poszetka złożona w sposób prosty, tak zwany prezydencki, oraz czarne oksfordy charakteryzujące się wysokim stopniem formalności. Nazwa Polska, czyli zestaw klubowy, może być myląca ze względu na to, że trochę zmieniło się znaczenie słowa klub współcześnie i pierwotnie chodziło nie o miejsca, w których możemy się tanecznie wyszaleć, ale chodziło o kluby dżentelmenów, czyli takie właśnie spotkania nieformalne, na które mężczyźni, dżentelmeni chcieli nadal wyglądać elegancko, ale nie uważali, że garnitur jest odpowiednią ku temu opcją. I tak zestaw klubowy jest stosowany dziś. Jest to dobra opcja w przypadku na przykład wyjścia do teatru czy na jakąś taką właśnie galę, która nie wymaga jeden garnitur. Co oznacza 120S? Trzycyfrowe oznaczenie, w którym zawsze znajduje się literka S, jest to tak zwana skrętność wełny. Oznaczenie to występuje na wełnianych męskich garniturach. I co do skrętności, jest to informacja, która mówi nam o tym, jakiego rodzaju nici użyto do utkania tej tkaniny. Im wyższa skrętność, tym cieńsza i dłuższa nić, z której właśnie ten materiał utkano. I automatycznie, im ta nić jest dłuższa, tym bardziej elastyczna. Tutaj możemy użyć takiej metafory. Jeżeli byśmy próbowali złamać krótką gałąź, to ona bardzo łatwo się złamie. Im dłuższa gałąź, tym więcej oporu będzie nam stawiała. Więc im wyższa skrętność, tym tkanina mniej się gniecie. Ale zwolennicy wysokiej skrętności bardzo często zapominają o tym, że ta niegniotliwość tej tkaniny okupiona jest delikatnością samego materiału, bo im cieńsze są te nitki, tym bardziej delikatne. Efektem czego? Wysokoskrętne garnitury nadają się idealnie na okazje bardzo formalne, na takie wyjścia od wielkiego dzwonu, ale jako takie woły robocze, które mają nas zdobić na co dzień, w pracy biurowej na przykład, nie za bardzo, ponieważ bardzo szybko się przetrą. Optymalnym wskaźnikiem skrętności, który pozwoli nam na to, żeby ta tkanina nie gniotła się za bardzo, ale też była w miarę wytrzymała, będzie 120S. Co ma wspólnego Superman z męskim kołnierzykiem koszuli? Nazwisko wspomnianego w pierwszym odcinku superbohatera, czyli Kent, pokrywa się z nazwą jednego z rodzajów kołnierzyków w koszulach. I kołnierzyk typu Kent, nazywany również kołnierzykiem klasycznym, charakteryzuje się wąsko rozstawionymi, dosyć długimi wyłogami, a wyłogi to są ten element kołnierzyka, który bezpośrednio styka się z węzłem krawata. Jakie są 3 cechy klasycznego trencha? Podstawowe cechy klasycznego trencha to będzie po pierwsze sztormowy kołnierz, czyli taki kołnierz ostro, o takiej ostro obłej formie. Po drugie pasek, po trzecie trench klasyczny musi być dwurzędowy i musi mieć również regulacje przy mankietach i powinien mieć też skośne kieszenie, do których łatwo się wkłada ręce.
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za poświęcony nam dziś czas i uwagę, a Broksowi za to, że po raz kolejny mieliśmy okazję u nich gościć. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w naszych kolejnych filmach z serii Męskim Okiem już w następnym miesiącu. Pa, pa! Trzymajcie się ciepło.